Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa SA, a więc organizator rozgrywek piłki nożnej, zmieniły reguły, które dotychczas obowiązywały na naszych stadionach od wielu, wielu lat. Otóż zabroniły używania haseł antykomunistycznych. To jest przykład szalika Legii Warszawa. A haseł antykomunistycznych, które były obecne na stadionach od wielu, wielu lat, które były obecne wtedy, kiedy Polska była PRL-em, krajem skomunizowanym, pod butem sowieckim. Teraz okazało się, że na przykład Lechia Gdańsk została ukarana za to, że 17 września wywieszony został transparent mówiący o czwartym rozbiorze Polski. Natomiast kibice Legii Warszawa nie mogą wnosić na stadion takich właśnie szalików, nie mogą wnosić na stadion transparentów mówiących o tych wydarzeniach. Jest to sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem. W Polsce propagowanie komunizmu i nazizmu jest zabronione konstytucyjnie. To, że mamy dziś demokrację, że mamy wolność, zawdzięczamy opozycji demokratycznej, która właśnie w latach 80., 70. występowała bardzo mocno przeciwko komunizmowi w naszym kraju. A więc zaprzeczanie temu wszystkiemu, co się wtedy działo i zaprzeczanie temu, że źródłem naszej wolności jest postawa opozycji demokratycznej, jest godne najwyższego potępienia. Świadczy to tylko o tym, że władze PZPN-u są w prostej linii związane z PRL-em, że powinno nastąpić zasadnicze przebudowanie struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza projekty nowych uregulowań prawnych w tej sprawie. Natomiast nasi posłowie, w tym ja, będziemy domagali się zmiany tych przepisów. Takie przepisy w wolnym kraju ograniczające swobodę manifestowania są niedopuszczalne. W związku z tym będziemy bronili tego, żeby na polskich stadionach takie hasła jak te mogły być eksponowane.